Książki, łóżko, rozmowy, jedzenie i wygłupy. Nachalna promocja czytelnictwa tylko w barłogu literackim. Już, brawa, dopiero zaczynamy. Kolejny odcinek barłogu literackiego i kolejny gość w naszych skromnych progach, czyli Katarzyna Tubylewicz. Bardzo się cieszymy, że z okazji Big Book bardzo Festival... Bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. To ja dziękuję za zaproszenie. Że z okazji Big Book Festival przyjechałaś do Warszawy, a w związku z tym my mogłyśmy skorzystać z tej okazji, że jesteś w Warszawie, na co dzień mieszkasz w Szwecji. Tak. I że będziemy mogły spotkać się z tobą, co też teraz następuje, i porozmawiać o twojej najnowszej książce, Moraliści. Pozwolisz, że zrobię teraz taką tutaj profesjonalną reklamę. Nawet podwójną prezentację możemy zrobić. Stronę. I od razu widać kota jeszcze. Tak. Czyli rozmowy ze Szwedami, no właśnie o czym? O tym, na ile są moralistami i takimi niepoprawnymi optymistami względem innych kultur, innych społeczności, czy rozmowy o tym, jak to się nie udaje? Nie tylko rozmowy, ale też reportaże. I to jest książka, która na wiele sposobów jest niejednoznaczna, w tym sensie, że ona nie udziela tak naprawdę żadnych gotowych odpowiedzi, ale wydaje mi się, że stawia bardzo ważne i uniwersalne pytania. Między innymi o to, co zrobić w sytuacji, gdy niektóre wartości liberalnej demokracji wchodzą ze sobą w konflikt, w sytuacji wielokulturowości. Bo to jest coś, co się dzieje. Zresztą, mówiąc szczerze, nie tylko i wyłącznie w bardzo wielokulturowych krajach coś takiego się dzieje, że na przykład wolność religijna i feminizm i dyskusja o prawach kobiet nie do końca się ze sobą zgadzają. Ta książka opowiada także o społeczeństwie, o kraju, który w pewnym momencie, jakoś tak dokładnie od roku 1943, kraj, który postanowił wtedy, że będzie krajem dobrym, że będzie krajem otwartym, pomagającym uchodźcom z całego świata, na początku duńskim Żydom, potem byłym więźniom obozów koncentracyjnych, a następnie uchodźcom z Grecji, Chile, z bardzo różnych krajów, w ostatnich dziesięcioleciach głównie z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu. Szwecja to jest kraj, który wręcz stworzył sobie taką markę, że jest humanitarnym mocarstwem. I kraj, w którym także ludzie uwierzyli w to, że są dobrze. I na wiele sposobów udało się zrealizować jakieś takie marzenie o sprawiedliwym społeczeństwie, ale jednak jak się przyjrzymy temu wszystkiemu uważnie, to okazuje się, no, że właśnie nie ma czegoś takiego jak idealne sytuacje na świecie, a więc także kraj, który dąży do dobroci, czasami po drodze potrafi przeoczyć jakieś niezwykle ważne problemy albo przeoczyć jakieś grupy, Może ci wejdę w słowo przeoczyć, to znaczy zamknąć oczy na takie problemy, czy przeoczyć, czy być tak bardzo skupionym na pomaganiu, że nie zauważać meandrów wielokulturowości? Jedno i drugie, ale czasami zamknąć oczy. Takim chyba czołowym przykładem i czymś, co mnie najbardziej boli, kiedy patrzę na Szwecję, w którą sama bardzo wierzę i którą bardzo lubię, to jest właśnie dostrzeżenie ogromnej zdrady szwedzkiego feminizmu względem, wow, to było cudowne. Powiedziałaś szwedzki feminizm. Kot podkreślił, że to jest ważny temat. Więc zdrady szwedzkiego feminizmu względem kobiet z przedmieść etnicznych. Dlatego, że Szwecja, będąc krajem, w którym dzisiaj 17% społeczeństwa to są ludzie nieurodzeni w Szwecji, jest krajem, w którym bardzo rozpanoszyły się w ostatnich latach niezwykle konserwatywne kultury, kultury honoru, kultury związane z bardzo fundamentalistycznym spojrzeniem na religię. I w tych kulturach bywa tak, że młode dziewczyny nie tylko nie mogą brać udziału w zajęciach pływania, które w szwedzkiej szkole są obowiązkowe, ale też nie mogą mieć szwedzkich przyjaciół, nie mogą zdecydować, kto będzie ich mężem. W najgorszych sytuacjach są zagrożone obrzezaniem, czyli w ogóle nie żyją w świecie równouprawnienia, pomimo tego, że są często to już obywatelkami najbardziej równouprawnionego kraju świata, a szwedzki feminizm tym tematem w ogóle się nie zajmował. I w mojej książce, dlatego że
Przede wszystkim dlatego, że bardzo trudno było znaleźć język mówienia o problematycznych różnicach kulturowych, który nie tworzyłby uprzedzeń i stereotypów. Mhm. Ja myślę, że nadal ten język jest trudny do znalezienia i że nadal jest tak, że zwłaszcza po lewej stronie, z którą ja silnie czuję się związana, boimy się rasizmu, boimy się ksenofobii, ale musimy zmieścić w głowie dwa tematy. Musimy bać się rasizmu i być tolerancyjni, ale jednocześnie bać się wszelkich fundamentalizmów religijnych. Tak. Czyli jeżeli krytykujemy nadmierny wpływ Kościoła katolickiego na politykę w Polsce, no to równie głośno trzeba mówić o tym, że islam w swoim takim najbardziej radykalnym wydaniu jest niezwykle nieprzyjazny kobietom i że w Europie Zachodniej trzeba się za ten temat wziąć. Tak? A lewica boi się tego, bo może oskarżona, że stoi w jednym szeregu z tymi, którzy krzyczą śmierć uchodźcom. Oczywiście, a poza tym lewica dostrzega, i to słusznie, że w Europie Zachodniej muzułmanie jako grupa są grupą, która jest na wiele sposobów w bardzo trudnej sytuacji. Jest wiele uprzedzeń, które uderzają właśnie w tę grupę. To jest grupa, która często jest biedniejsza, która znajduje się w trudnej sytuacji, która poddawana jest różnym formom wykluczenia. I wtedy stajemy się bardziej tolerancyjni dla ich ewentualnych... Tak, ale najciekawsze jest to, znaczy stajemy się, to co się działo w Szwecji, to jest fascynujące, to stało się coś takiego, że szwedzcy politycy, zwłaszcza ci bardzo lewicowi, na przykład z Partii Zielonych, podejmując dialog z reprezentantami mniejszości, rozmawiali nie na początku z genialnymi feministkami z przedmieść, z sekularyzowanymi muzułmankami, które na przykład pojawiają się i mówią bardzo ciekawe rzeczy w tej książce, oni rozmawiali z facetami, z bardzo fundamentalistycznymi mężczyznami. Czyli no to jest tak, się znają na wszystkim, to jest tak, ale mówimy o bardzo równouprawnionej Szwecji, która chwali się tym, że ma feministyczny rząd, że premier jest feministą, że ma feministyczną politykę zagraniczną, a mimo to jest jakiś atawizm, że gadamy z tymi, którzy mają wpływ. Ale tak? Wynikający z tego, no właśnie, wynikający z rozumienia hierarchii, że się idzie do tego najważniejszego, a najważniejszym jest facet, niezależnie w której części świata się znajdujemy. Czy to jest tak, że jednak możemy tutaj powiedzieć, aha, szachmat, wychodzi patriarchat dziurami? Wydaje mi się, że jedno i drugie znowu, bo ja myślę, że to jest trochę tak, że nawet w tych krajach, w których zrobiono bardzo wiele, aby zawalczyć o równouprawnienie, to historia tego egalitaryzmu między płciami jest niezwykle krótka. I naprawdę to nie jest tak, że pewne rzeczy w nas zmieniają się automatycznie. No, to wymaga bardzo wielu pokoleń i bardzo dużej świadomości. A poza tym w mojej książce cały rozdział jest poświęcony też innemu tematowi, aczkolwiek powiązanemu z rzeczami, o których mówimy, a mianowicie temu, jak bardzo szybko w Szwecji zmienił się stosunek do osób LGBT. Że Szwecja w latach 80. była niezwykle homofobiczna, że do 79. roku homoseksualizm był w Szwecji postrzegany przez prawo jako choroba, no a dzisiaj Szwecja to jest kraj, w którym może funkcjonować świetnie biskup kościoła szwedzkiego, z którą tutaj ja rozmawiam, która jest otwarcie lesbijką, ma żonę pastorką i wspólnie wychowują dzieci. I to nikogo nie oburza. Tak, ale piszesz, że Szwecja łatwo zapomina też w tej książce. Tak, ale jednocześnie, żeby skończyć ten wątek, powiem tylko, że Jonas Gardell, z którym rozmawiam o zmianach właśnie w stosunku do osób homoseksualnych, mówi o tym, że żadna wolność, żadne prawa mniejszości nie zostały im dane po prostu od tak, że o nie zawsze trzeba zawalczyć. I wygląda na to, trochę, tak, to i o nie dbać. I wygląda na to, że kiedy kraj zaczyna stawać się krajem bardzo wielokulturowym i pojawiają się w nim duże grupy etniczne i duże grupy religijne, to te osoby, które w tych grupach są najsłabsze, czyli kobiety, osoby homoseksualne, te osoby muszą same walczyć o swoją emancypację, ponieważ większość, nawet jeżeli ma niby bardzo równościowe ideały, i tak w jakiś sposób automatycznie nie dostrzega w pierwszej chwili znaczenia podstawowego praw tych, którzy są najsłabsi. To znaczy dzisiaj w Szwecji o tym się na szczęście zaczęło dyskutować i nagle to jest bardzo ważny temat, ale to zajęło sporo lat, zanim ten temat stał się ważny dla szwedzkich polityków i dla szwedzkiej prasy.
No tak, wydaje mi się, że akurat na przykładzie tych szwedzkich problemów najlepiej widać, że jakby to nie są takie monolity tożsamościowe, jak jeszcze w latach 60. i 70. się uważało, że jest się po prostu feministką właśnie, albo po prostu osobą nieorientacji homoseksualnej, tylko przy okazji jeszcze się ma jakieś pochodzenie, jakąś wiarę, jakiś rodzaj jakby praktyk dookoła tożsamości, które czasem się jest. Tak, ile tych tożsamości jest i trzeba się nimi wszystkimi naraz zająć i decydowanie tym, która jest najważniejsza, która ma coś ustalać, do jakiego, w jakim kręgu właśnie się znajdujemy, żeby się czuć bezpiecznie, a w jakim chcemy się rozwijać, no to jest wszystko tak. Właśnie tutaj ale często książka... są takie napięcia w Europie i tam jest tak to wyraźnie też nazywane, bo jednak jakby z dużą zaletą Szwecji, mimo że oni się borykają z tymi problemami, jest to, że oni dyskutują, bo w Polsce my jesteśmy rozpięci między demonizacją problemów, a tym, żeby w ogóle je wyprzeć, tak. Ewentualnie idealizować tak naiwnie z dobrego miejsca oczywiście, tak, tak lewicowego, natomiast jakby bez też zrozumienia ryzyka, o którym można by realnie rozmawiać, żeby je na przykład jakoś tam rozbroić. Tak. W ogóle jeżeli mówimy o tożsamości i o polityce tożsamościowej, to ja myślę, że szwedzki przykład pokazuje także, że z jednej strony polityka tożsamościowa jest niezwykle ważna, no bo bez niej nie byłoby na przykład feminizmu, ale z drugiej strony należy z tym też trochę uważać. Mhm. Szczególnie jeżeli mówimy o właśnie różnych grupach etnicznych. Bo ta polityka zakłada w jakimś sensie, że dzieci osób, które przyjechały do Szwecji powiedzmy z Afganistanu, mają powielać tradycje życia swoich rodziców. Mhm. Ich dzieci także mają tkwić w tej samej tradycji, bo zakładamy, że ta grupa jest monolitem, jest inna i ma tę inność zachować. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że jest rzeczą normalną, że młodzi ludzie mogą chcieć wybrać inną drogę niż ich rodzice. A jeżeli na przykład ci młodzi ludzie pochodzą z rodzin konserwatywnych, w których kultury, tak zwane kultury honoru, tak, są jakimś naczelnym sposobem myślenia, to oznacza, że na przykład młoda kobieta właściwie nie ma szans na to, by zmienić swoją drogę, bo w skrajnym przypadku może grozić jej za to śmierć. W Szwecji zdarzają się niestety przypadki tak zwanych mordów honoru, kiedy młoda dziewczyna, która na przykład zdecydowała, że chce mieć chłopaka Szweda i uprawiać seks przedmałżeński, po prostu zostaje zabita przez swoją rodzinę, bo fakt, że straciła dziewictwo, jest plamą na honorze rodziny. To są przerażające historie, ale nie możemy bać się o tym mówić. Nie możemy uważać, że lepiej to wyciszyć, dlatego że jeżeli o tym rozmawiamy, to tworzymy stereotypy. Tak. No niestety, kultury, w mojej książce Mądre Słowa mówi Maciej Zaręba, że z jednej strony relatywizm kulturowy oczywiście ma sens, wszystkie kultury mają wiele fascynujących cech, ale z drugiej strony można stworzyć pewną hierarchię kultur i ta hierarchia opierałaby się na tym, jak różne kultury podchodzą do kwestii praw człowieka. I wydaje mi się, że po prostu jedynym modelem, który może sprawdzić się w Europie, jest taka wielokulturowość, w której zgadzamy się naprawdę na wszystko, dopóki kultura nie zaczyna być opresyjna względem na przykład swoich reprezentantów. Czyli kultura łamie prawa człowieka, wtedy po prostu mówimy stop, niestety, tu musicie się zmienić. Jeszcze powiem tylko jedno, że Elisabeth Ochsbrink w tej książce powiedziała, że zmiana jest duszą kultury. Co oznacza, że my naprawdę nie musimy bać się tego, że ani tego, że jakieś kultury w spotkaniu z sobą trochę się zmienią, bo to jest naturalny proces, ani nie musimy zakładać, że człowiek nie może chcieć, ani też móc, zmienić trochę swojej kulturowej tożsamości. Moja kulturowa tożsamość zmieniła się pod wpływem życia w Szwecji. To jest naturalny proces. Tak, tylko myślę, że o wiele łatwiej jest to zasugerować jakby takim bardziej otwartym, mniej takim hermetycznie zamkniętym kulturą i środowiskom, a dużo trudniej jest to zasugerować tym środowiskom, które są hermetycznie zamknięte, żeby no po prostu coś tak zmumifikować, jakiś rodzaj tradycji, bo się tak boją, że ona się szybko rozpuści w miejscu, które by wybrali nie dlatego, że chcieli porzucić swoją kulturę, tylko dlatego, że chcieli lepiej zarabiać, mieć szansę na lepsze życie, opiekę medyczną i tak dalej. To jest naturalny instynkt imigrantów, że oni często stają się dużo bardziej tradycyjni niż kraj, z którego pochodzą. No, nawet Polacy i to widać mają się w Polonii. Dokładnie. Tak, to jest trudne, to nie jest łatwe, ale naprawdę tym tematem trzeba się zająć, dlatego że dzieci tych
na przykład bardzo konserwatywnych imigrantów, są już obywatelami Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii i muszą mieć takie samo prawo do wyboru swojej ścieżki życiowej, jakie mają innego pochodzenia etnicznego. To zadam Ci jeszcze jedno pytanie, bo bardzo mnie ciekawi Twoja opinia na ten temat, związany z ocenianiem tego, dlaczego jest tak ten wzmożony teraz rodzaj ataków terrorystycznych, które pochodzą od osób, które nie przyjechały z regionów, powiedzmy, zagrożenia, tylko urodziły się już w krajach zachodnich, były tam wychowane i tak dalej. Są często młodzi chłopcy, tak, którzy się decydują na tak radykalne zachowanie. I zastanawiam się, czy to jest wynikiem tego właśnie, że oni usiłują się po nastoletniemu buntować i przypisać do czegoś odpowiednio radykalnego, jest naturalny instynkt każdego nastolatka. Czy może ktoś tutaj jednak zrobił błąd, to znaczy, że nie zaopiekował się odpowiednio tym dorastającym chłopakiem, który nie wiem, czuje może jakąś taką wrogość rozproszoną, może jakieś takie delikatne docinki, które sprawiają, że chce iść do tych, którzy go tak właśnie pokochają w pewnym sensie. Tak. I stąd się radykalizuje. To znaczy, to jest jedna z przyczyn radykalizacji, marginalizacja. Przy czym warto powiedzieć, że na przykład atak terrorystyczny w Sztokholmie został dokonany przez mężczyznę, który do Sztokholmu, do Szwecji przyjechał jakieś 2-3 lata wcześniej. Także to są bardzo różne przykłady. To, co łączy tych wszystkich terrorystów przede wszystkim, to fakt, że ulegli bardzo niebezpiecznej ideologii. Ideologii, której nie należy mylić z religią, dlatego że islamizm i dżihadyzm nie jest islamem, to musimy sobie powtórzyć. Okay. Warto też powtarzać często, że pierwszymi ofiarami islamistów są często umiarkowani muzułmanie, demokratyczni muzułmanie. Natomiast jednocześnie po prostu potęga ideologii i to, jak zwłaszcza młodzi ludzie, ci, którzy też mają problemy z tożsamością, jak oni łatwo pewnym ideologiom mogą ulegać, to wiemy. Niedługo wyjdzie w Polsce książka, którą Wam bardzo polecam, na temat radykalizacji dwóch młodych kobiet żyjących w Norwegii, w rodzinie somalijskiej. To jest książka o Sejersztat pod tytułem Dwie siostry. I ona tam opowiada o rodzinie, która była taką właśnie rodziną żyjącą w sytuacji wykluczenia. Oni mieli 5 dzieci. 2 córki uległy radykalizacji, wyjechały do Syrii i ślad po nich po prostu zaginął. Syn sekularyzował się i stał się po prostu bardziej Norwegiem niż Somalijczykiem. 3 tych dzieci, młodzieży, chodziła na lekcje Koranu do tego samego imama, który był niezwykle nie tylko konserwatywny, ale także był jednym z tych imamów, którzy wręcz namawiają do dżihadu. Więc przykład tej rodziny jest o tyle ciekawy, że on pokazuje, że jednak kwestia rzeczy jest też kwestią jednostki, tak? Że to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że znaczy ja nie uważam, że można terroryzm usprawiedliwiać tym, że ktoś jest zmarginalizowany. Natomiast by zrozumieć, dlaczego dzieje się to, co się dzieje, to warto mówić także o wykluczeniu, ale trzeba po prostu koniecznie mówić także o ideologii i z tą ideologią walczyć, bo to ona jest niebezpieczna i historia ludzkości znała już wiele przypadków takich ideologii. Właśnie i twoja książka mówi o tym, w jaki sposób my możemy jak humanistycznie, tak, czy humanitarnie dobrocią wycelować i czym ta dobroć ma być, tak, bo nie o to chodzi, że będziemy dobrzy i po prostu, tylko że trzeba też zrozumieć, na czym polega nasza pomoc. Tak, dobrocią można wiele zmienić, ale nie tylko. Są pewne, to znaczy ja naprawdę uważam, że walka z fundamentalizmem to nie może być chyba realizowana poprzez dobroć, tylko przez pewną konsekwencję i uważne przyglądanie się temu, co się dzieje. Ale jednocześnie rzeczywiście w ogóle chyba czeka nas jakaś taka nowa dyskusja na temat tożsamości europejskiej i na temat idei obywatelstwa. Dokładnie, bo jednak, tej książce. Prawda? No właśnie, i to jest niby książka o Szwecji, ale ja myślę, że to jest książka o Europie i mimo tego, że Szwecja jest tak inna od Polski, to mam wrażenie, że ta książka mówi też wiele o Polsce. I szczególnie dzisiaj powinniśmy ją czytać. Dzisiaj mówię teraz, tak, ale dzisiaj też by było świetnie, gdybyście po nią sięgnęli oczywiście. Bardzo polecamy moraliści Katarzyny Tubylewicz, jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie. Dziękuję ogromnie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Kot tak cię słuchał, jak no, ja wybierałam.